Dzień dobry, witajcie. Jest to wyjątkowe nagranie, dlatego że w tym nagraniu chciałbym Wam zademonstrować, zareklamować moją czwartą książkę, która dzisiaj się ukazała, która dzisiaj przyszła z drukarni, świeżutka. Jeszcze czuć zapach farby drukarskiej. Miłość, prawda, posłuszeństwo, kluczowe elementy życia chrześcijańskiego według pierwszego listu Jana. W tej książce znajdziecie, myślę, że nie tylko komentarz, ale również odnajdziecie poprzez tą książkę właściwą relację, właściwą społeczność z Bogiem, z Panem Jezusem. Pierwszy list Jana to nie tylko list pasterski, ale również to duchowa mapa, która ma prowadzić nas do głębszego poznania Boga, ale również do głębszej społeczności z Nim, do głębszego zrozumienia Bożej miłości i prawdy, która jest objawiona w pierwszym liście Jana, ale również zachęcić ma nas do głębszego posłuszeństwa Bogu. Jan, nazywany uczniem, umiłowanym uczniem Pana Jezusa, w swoim liście nie tylko przekazuje doktrynę, ale również dzieli się osobistymi doświadczeniami i głęboką społecznością z Panem Jezusem. I również ta książka ma służyć do tego, żebyśmy zgłębili naszą społeczność z Panem Jezusem, abyśmy jeszcze bardziej i głębiej weszli w tą społeczność z Panem Jezusem Chrystusem, który pokazuje nam, który jest miłością, który pokazuje nam, jak iść w tym dzisiejszym świecie, aby nie stracić tego, co najważniejsze: miłości, prawdy i być posłusznym prawdom, które są ukazane w Ewangelii. Zachęcam Was również do tego, żebyście nabyli moje wcześniejsze książki o Bogu i życiu w muszce i kapeluszu. Ta książka jest tylko dostępna w księgarni Sharon. Jest jeszcze tam kilkanaście egzemplarzy, które możecie zakupić, więc zachęcam do zakupu. I moja druga książka o Bogu i życiu w muszce i kapeluszu z perspektywy Banity. To jest wydanie drugie, uzupełniające. To wydanie możecie, tą książkę możecie kupić, zamówić ją u mnie poprzez Messengera, maila lub SMS-a, podając adres wysyłki i wpłacając na konto 25 zł. I jest trzecia książka, która ukazała się 2 lata temu. Boski poranek przy kawie. Są to rozważania, które mają zachęcić nas do tego, żebyśmy rozpoczynali dzień z Bożym Słowem. Ona również jest do zamówienia, do kupna u mnie poprzez maila, SMS-a czy Messengera. Każda z tych książek kosztuje 25 zł i zachęcam do tego, żebyście kupowali. Myślę, że jeżeli zamówicie cały ten pakiet 3 pozycji, które są dostępne u mnie, to możecie liczyć na rabacik. Radości w Panu. Pozdrawiam, do usłyszenia w Słowie na dobry dzień i zachęcam do zakupu książek.